Adam Rogowski i rzecz o nieruchomościach. Dziś spojrzymy na rynek mieszkaniowy przez pryzmat rynku długu. Czy te wysokie koszty finansowania to duży problem dla branży? Zapraszam na rozmowę z ekspertem. Jest z nami w studiu Paweł Gosz, partner w domu maklerskim Michael Strym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy łączyć rynek nieruchomości i rynek finansowy. Porozmawiamy sobie o deweloperach przez pryzmat finansowania. W zeszłym roku, żeby skusić inwestorów, deweloperzy wypuszczali obligacje ze stałym oprocentowaniem 6% w skali roku. Dzisiaj no, kto ma takie papiery, może się tylko uśmiechać, że ma takie tanie finansowanie. Ta sytuacja zmieniła się diametralnie z powodu oczywiście wzrostu stopy referencyjnej. Chciałem zapytać, jak pan ocenia bezpieczeństwo branży deweloperskiej w świetle tego, że to finansowanie jest tak drogie, no i trzeba jeszcze mieć zdolność do pozyskiwania tego finansowania z rynku. Jak ta sytuacja teraz wygląda? Tutaj poruszył pan dwa aspekty, więc przede wszystkim wzrost kosztów finansowania, ale moim zdaniem ważniejszy jest ten temat refinansowania. Dlatego, że jeżeli chodzi o wysoki poziom odsetek obecnie od obligacji, ja abstrahuję od tych, którzy mają stałe oprocentowanie, ale mówię o podmiotach, które mają obligacje oprocentowane o WIBOR, no to tu oczywiście to jest bolesne dla firm, natomiast to w tym momencie uderza w ich rentowność. To może uderzyć w kurs akcji, już zapewne uderzyło i może dotknąć akcjonariuszy. Natomiast sam wzrost kosztów obsługi długu nie powinien spowodować, że ci emitenci będą mieli problem z wypłatą kuponu pod obligacji. Tak jak powiedziałem, bardziej trzeba by tutaj patrzeć na temat refinansowania tego długu, który będzie zapadał w najbliższych latach. Natomiast jak pyta pan mnie o bezpieczeństwo tych podmiotów, no to przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mówimy o branży, która w ostatnich latach żyła sobie bardzo dobrze i bardzo dobrze sobie radziła. Również dlatego, że pomagał rynek, ale też dlatego, że te podmioty są mocno doświadczone również z czasów kryzysu, który miał miejsce 12, 13, 14 lat temu. Od tego czasu sytuacja mocno się zmieniła. Spółki największe deweloperskie w Polsce sprzedawały po 2-3. Były też spółki, które sprzedawały po 4000 mieszkań. Klienci wpłacali te środki w bardzo szybkim tempie. Oferta się bardzo szybko wyprzedawała i dzięki temu w tym momencie deweloperzy są w takiej sytuacji, gdzie mają całą praktycznie ofertę na 2020 rok wyprzedaną. Mówię w całym dużym uproszczeniu, ponieważ ten przedział się waha między 70 a 100% średnio. Pewnie trzeba założyć, że ten poziom wyprzedaży z tego roku to jest 80%. I w dużej części mają wyprzedaną również ofertę z tego, co będą oddawać w roku 2023. Też można założyć, że to jest około 40-50%. Ponadto w ostatnich latach te spółki dokonały bardzo dużych zakupów gruntów. Rok 2021 był pod tym względem rekordowy. Ja tutaj analizowałem sobie zakupy gruntów przez spółki mieszkaniowe, które takie zakupy raportują. To są największe spółki poza Dom Development, który akurat tego nie ujawnia. To wychodzi, że w zeszłym roku te zakupy sięgnęły 2 300 000 000 zł, podczas gdy w roku 2019 i 2020 to było po miliardzie. Więc mocno wykupiony Bank Ziemi powoduje, że te spółki, zwłaszcza w kontekście spadku sprzedaży, nie mają teraz żadnej presji na to, żeby ten Bank Ziemi uzupełniać, więc odchodzi im tak jakby jakiś tam wydatek, który do tej pory był kontynuowany i który trzeba było realizować. Druga sprawa jest taka, że te największe spółki mieszkaniowe weszły w ten trudny moment z bardzo wysokimi saldami środków pieniężnych na rachunkach i z tego powodu na przykład obligacje zapadające w tym roku, czy te, które zapadły już w tym roku, bez problemu zostały obsłużone bez refinansowania, bo jak pan zapewne doskonale wie, zbyt wielu obligacji, emisji obligacji spółek deweloperskich, czy w ogóle zbyt wielu emisji obligacji korporacyjnych nie obserwujemy w 2022 roku, a jednak ten dług trzeba było spłacać. I ci deweloperzy, którzy mieli taki dług zapadający, świetnie sobie z tym poradzili i moim zdaniem poradzą sobie z tym również w roku 2023. Z danych z katalistów wynika, że w przyszłym roku w części mieszkaniowej, jeżeli eco investment również zaliczymy do części mieszkaniowej, zapadać będzie kapitał około 1 300 000 000 zł.
z czego większość dotyczy tych największych spółek, typu właśnie Atal, typu Robyk, typu Echo Investment, typu Develia. To są spółki, które miały po kilkaset milionów złotych na rachunku i to są spółki, które cały czas sprzedają po 1000-2000 mieszkań mimo spadków sprzedaży, więc tutaj nie zakładam, żeby na przyszły rok wystąpiły jakieś problemy, nawet gdyby nie udało się tego długu refinansować. A i tak cały czas wierzę w to, że te najlepsze spółki będą w stanie ten dług refinansować, no zapewne wyższym kosztem, ale w przyszłym roku ten rynek może wrócić. W 2014 roku ta kwota jest trochę wyższa, 1,6 milionów złotych. Tam będą już różne spółki, będą również te spółki z trochę mniejszą sprzedażą, aczkolwiek patrząc na to, że cały czas one działają, sprzedają po kilkaset mieszkań, nie muszą kupować gruntów, nie muszą wypłacać dywidend i mogą na przykład refinansować część zadłużenia, nie muszą refinansować całości, no to też nie widać z dzisiejszego punktu widzenia, żeby rok 2024 był jakoś bardzo stresujący. Też nie wiadomo, jak będzie wyglądał rynek, bo no, mamy 2 lata, tak, jeszcze prawie do tego czasu. Sytuacja może się zmienić zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. A jak waszym zdaniem ten rynek mieszkaniowy, rynek pierwotny może w najbliższych latach wyglądać? Bo widzimy, co się dzieje ze sprzedażą mieszkań na szerokim rynku, widzimy, co raportują deweloperzy z rynków kapitałowych. Statystyki GUS-u też pokazują, co się dzieje z produkcją mieszkań, jak mocno od wakacji ta podaż została przycięta. Co mogłoby teraz pomóc rynkowi? Czy po prostu musimy poczekać na to, aż ten cykl wzrostu stóp procentowych zamieni się w cykl obniżek? To nawet moim zdaniem nie chodzi o sam wzrost stóp, bo ten wzrost być może jeszcze nastąpi, on już nie będzie aż tak drastyczny raczej, biorąc pod uwagę aktualne dane. Natomiast to, co najbardziej przeszkadza i to, co wynika również z rozmów z deweloperami, oni też to głośno sygnalizują, to jest rekomendacja KNF-u, która bardzo przycięła zdolność kredytową klientów od kwietnia tego roku. Proszę pamiętać, że w ubiegłym roku, gdy stopy procentowe były zerowe, no to nikt nie miał problemu z tym, że te kredyty były brane, jak to się mówi, na potęgę, bardzo duże wolumeny, deweloperzy sprzedawali nawet więcej niż powinni i nic złego by się nie stało temu rynkowi rok temu, gdyby wtedy trochę to zaostrzyć i gdyby tych kredytów było mniej i transakcji było mniej. Natomiast teraz mamy taką sytuację, gdzie klienci, kredytobiorcy, którzy nawet są świadomi tego, że ten pieniądz jest drogi, że może być jeszcze nieco droższy, chcą wziąć kredyt, być może nawet spokojnie byliby w stanie ratę obsługiwać, natomiast żeby oni ten kredyt dostali, muszą wykazać się zdolnością kredytową, tak jakby brali kredyt oprocentowany na 15% w skali roku, no co jest poziomem kredytów gotówkowych w tym momencie. Także to jest na pewno czynnik, który by pomógł. On oczywiście nie spowodowałby, że wróciłaby taka liczba transakcji jak rok temu, bo jednak no, wielu klientów nie stać na płacenie 9% za kredyt hipoteczny, ale ci, których jest stać, moim zdaniem to są świadomi klienci, którzy przede wszystkim zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest oprocentowanie stałe i to są klienci, którzy moim zdaniem dążyli jakieś zasoby gotówki zgromadzić i dysponują tak zwaną poduszką płynnościową na wypadek, gdyby musieli obsługiwać raty z oszczędności, no oni w tym momencie nie mają możliwości, żeby taki kredyt zaciągnąć, dlatego że mało kto ma zdolność na tak wysokim oprocentowaniu. Więc to jest jedna rzecz, która mogłaby się zmienić, aczkolwiek z wypowiedzi KNF-u wynika, że chyba się nie zmieni w najbliższym czasie. Druga rzecz, która mogłaby zmienić ten rynek, aczkolwiek też raczej nie zmieni, no to jest udział sektora PRS. To jest też bardzo popularny temat ostatnio. Rok temu mieliśmy taką sytuację, że to fundusze i spółki z tego sektora szturmowały biura deweloperów w poszukiwaniu mieszkań do nabycia, do kupienia. Teraz sytuacja się zmieniła o 180 stopni i to deweloperzy pukają do tych firm ze swoją ofertą, którą chcieliby sprzedać, uzupełniając w ten sposób spadek popytu detalicznego. Tu musimy mieć świadomość, że mimo, że to są bardzo duże spółki, typu właśnie Heimstaden, który już jest w Polsce, czy tak Immobilien, który za 2,5 miliarda złotych przejął Robyga w tym roku, mimo, że to są duże spółki, no to są spółki, które na swoich rodzimych rynkach również mają problemy, bo wzrost kosztów finansowania to nie jest tylko cecha naszego rynku. Tam spółki z sektora PRS finansowały się po 1,5% w skali roku i to było stałe oprocentowanie na jakimś długu dziesięcioletnim. Zarabiały na wynajmie yield rzędu 3-4%. No i to
to jakoś tam się spinało. To były spółki, czy są spółki dywidendowe, więc było miejsce na to, żeby dywidendę z wynajmu mieszkań płacić. No w momencie, gdy po pierwsze ten koszt finansowania rośnie, a po drugie, gdy o to finansowanie jest dużo trudniej, a też trzeba ten dług refinansować, bo to są spółki, które się finansują bardzo mocno na rynku dłużnym, to w takiej sytuacji trudno się spodziewać, żeby te spółki interesowały się jakoś szczególnie nabyciami na rynku polskim. Raczej dbają o to, co mają u siebie. No tak dla porównania, TAG Immobilien to jest spółka, która zarządza liczbą 90 tysięcy mieszkań. W Polsce kupiła sobie Robyga, kupiła Vantage. No, z punktu widzenia TAGa to nie był może duży wydatek. Natomiast w tym momencie nie ma apetytu, żeby ten część na wynajem w Polsce rozwijać. No, Robyk wprost ogłosił, że będzie budował mieszkania na sprzedaż, a nie na wynajem, bo taka jest strategia przyjęta przez TAGa. Warto powiedzieć jeszcze jeden przykład, to jest przykład spółki Vonovia, to jest w ogóle gigant na rynku niemieckim, który ma 500 000 mieszkań w zarządzaniu. To też jest spółka, która jakieś tam ruchy wykonuje, żeby część portfela upłynnić, no bo też będzie się zmagała z koniecznością refinansowania. Jak spojrzymy sobie na kursy akcji Itaga i Vonovii od początku roku na rynku w Niemczech, to mamy spadki o rzędu 60-70%, tak, na dużych spółkach, naprawdę dużych spółkach. I to pokazuje, że ta część pieresowa mogłaby nasz rynek zmienić, ale prawdopodobnie tego nie zmieni. Więc jest to kolejna rzecz, która tak jakby tutaj nam odpada. Na to akurat nie mamy wpływu, no ale trzeba się liczyć z tym, że te spółki mają swoje problemy. Można powiedzieć, że zarówno nabywcy instytucjonalni, jak i oczywiście kowalscy od dawna, wszyscy czekają na to, że być może te ceny mieszkań spadną i będzie łatwiej coś kupić. Jak wy obstawiacie, co się będzie działo z cenami? To jest właśnie taki temat, którego ja zawsze unikam, dlatego że jak słyszę wypowiedzi, że ceny będą dalej rosły, ale już w wolnym tempie, no to trochę jest takie usprawiedliwienie, to już lepiej nic nie powiedzieć, no bo to nie jest żaden trend. My się nie podejmujemy prognoz co do kształtowania się cen, dlatego że jest zbyt dużo zmiennych. No, mam przed sobą zimę, jakieś bardziej wyzwania energetyczne, które naprawdę mogą podnieść koszty życia i wielu aspektów. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała podaż i popyt w przyszłym roku na początku. Można sobie to prognozować, ale to naprawdę są prognozy obarczone niespotykanym dotąd poziomem ryzyka. To, co się dzieje na pewno, no to widzimy, że deweloperzy mocno ograniczają podaż i są deweloperzy, którzy na przykład w tym roku, jak Lokum, nie zamierzają wprowadzić żadnego nowego produktu do sprzedaży, bo chcą bazować na tej ofercie, którą mają. Więc ta podaż będzie na pewno mniejsza. Po wydanych pozwoleniach na budowę w tym roku widać już, że to jest o 1/3 mniej w ciągu 9 miesięcy niż w analogicznym okresie rok temu. Będzie dużo mniejsza oferta, więc teoretycznie powinno to oznaczać, że nie będzie presji na spadek cen. Natomiast proszę pamiętać, że i tak o wszystkim decyduje popyt. Jeżeli ten popyt się załamie i będą pokazywać się spółki, które będą walczyły o płynność i będą chciały ten produkt jak najszybciej sprzedać, żeby spłacić swoje zobowiązania, to mogą mocno zejść z cen. Jeżeli takie zdarzenia będą miały miejsce, to nawet spółki o zdrowych fundamentach, chcąc sprzedawać swoje mieszkanie, będą musiały się do tego dostosować. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia, no, trudno powiedzieć, czy coś takiego może nastąpić. My możemy mówić o różnych fundamentach tego rynku, o tym, jak wyglądają teraz deweloperzy, jak wygląda ich płynność, wskaźniki zadłużenia, jak wygląda to otoczenie typu właśnie PRS, ale trudno nam jest prognozować, jak zachowają się ceny i mimo, że to jest temat chyba najbardziej nośny dotyczący rynku mieszkaniowego, każdy by chciał wiedzieć, jak te ceny się zachowają, no to trudno sobie w tym momencie to wyobrazić. Taki przykład mogę podać segmentu, który w tym momencie ma chyba najtrudniej, jeżeli chodzi o sprzedaż, ten segment popularny. Taka warszawska Białołęka, czy nie wiem, we Wrocławiu Jagodno chociażby, to są mieszkania, dla których koszt budowy po ostatnich wzrostach to jest cały czas rzędu 6 tysiąca złotych za metr. Mieszkania budowane na gruntach kupowanych niedawno za 1500 złotych do PUM-u, przeliczeń na metr kwadratowy, czyli samą taką bazę kosztową bez kosztów miękkich mamy już na poziomie 7500 złotych. Jeżeli deweloper chciałby realizować taką marżę, nie jakąś super wybujałą, tylko typu 25% marży brutto na sprzedaży, musi średnio sprzedawać te mieszkania po 10 tysięcy złotych
netto, średnio 10 tysięcy netto na Białęce, to znaczy, że kawalerki musiałyby kosztować z 12 tysięcy, żeby zrobić miejsce na sprzedaż poniżej tej średniej dla dużych mieszkań. W tym momencie to się nie będzie działo, dlatego że klient na Białęce, no to jest głównie klient kredytowy, który ten dostęp do kredytowania w tym momencie stracił. I to powoduje, że deweloperzy raczej będą unikać budowania w miejscach, które są tak najbardziej narażone na ten spadek związany z odpływem klienta kredytowego. To może mieć też wpływ na taką średnią cenę statystyczną, bo mogę sobie wyobrazić, że za chwilę z oferty wyjdzie nam dużo segmentu popularnego. Deweloperzy przestawią się na te grunty, które mają w bardziej centralnych lokalizacjach, które oczywiście mają wyższe ceny. Jak wtedy sobie zbadamy cenę transakcyjną średnią za dany kwartał w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu, w Trójmieście, czyli na jednym z tych głównych rynków, to może się okazać, że mamy wzrost cen średniej, co będzie związane z takim efektem bardziej statystycznym i strukturą oferty. Będziemy zatem monitorować sytuację na rynkach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Gosz, partner w domu maklerskim Michael Strym. Dziękuję również. Do widzenia.